W programowaniu obiektowym bardzo często można natrafić na tak zwane interfejsy. Interfejsy to specjalne konstrukcje, które jakby opisują to, jak mają wyglądać i jakie metody mają posiadać klasy, które implementują dany interfejs. Sam interfejs nie ma nic w sobie oprócz definicji takiej metody, czyli nie ma on żadnego ciała tej metody, nic tam nie może się znajdować. Znajduje się za to opis metody i to, jakie przyjmuje parametry. Stwórzmy sobie taki prosty przykład. Stwórzmy nowy plik i nazwijmy go interfaces.php No i stwórzmy pierwszy interfejs. Interfejs tworzy się dosyć podobnie tak jak klasę, tylko zamiast słówka kluczowego class używa się słówka kluczowego interface. I niech to będzie interfejs. Na przykład o nazwie name. Dobrą praktyką jest dorzucanie do nazwy interfejsu przyrostka interface, dzięki czemu wiadomo, że nie jest to klasa, tylko interface. No i tutaj dodajmy sobie jedną metodę. Niech to będzie publiczna metoda. function get name. i ta metoda nie przyjmuje żadnego parametru, musi zwrócić stringa. Jak widzisz, tutaj nie dajemy nawiasów klamrowych tak jak przy zwykłej metodzie, tylko dajemy średnik, ponieważ jest to tylko definicja metody. Dodajmy sobie teraz nową klasę, która będzie implementowała ten interfejs. Niech to będzie klasa car, czyli samochód. I wpisujemy słówko implements, i tutaj dajemy nazwę interfejsu. Name interface. U mnie PHP Storm od razu podkreśla mi tą klasę, ponieważ mówi mi to, że muszę tutaj dodać metody, które odpowiadają definicji z interfejsu. Czyli jak dodam sobie teraz public function getName, która zwraca stringa, to tutaj mogę sobie zwrócić return, na przykład Ford. I tak to wygląda, czyli interfejs wymusza na mnie to, żeby dana klasa miała na pewno dane metody, które wyglądają w pewien określony sposób. Jedną z fajniejszych rzeczy, jakie są w interfejsach, jest to, że dana klasa może implementować ich więcej niż jeden. Czyli możemy dodać sobie kolejny interfejs. Niech to będzie interfejs type interface. No i niech ten interfejs ma również publiczną metodę, niech to będzie getType również zwracające stringa. I teraz, jeżeli dopiszę sobie tutaj po przecinku w tej klasie car type interface, no to znowu będę musiał zdefiniować daną brakującą metodę, czyli public function getType zwracające stringa, no i zwracam sobie na przykład kombi. Takim sposobem mogę dodawać kolejne interfejsy i mieć wtedy pewność, że dana klasa na pewno ma dane metody. W czym to się przydaje? No na przykład możemy używać interfejsów do określania jakiejś grupy klas, no i później jak będziemy wykorzystywać te klasy w jakiejś aplikacji, Możemy sprawdzać, czy one są danego interfejsu, czyli możemy na przykład typować je tym interfejsem, albo sprawdzać, czy implementują ten interfejs, sprawdzając je instrukcją instance of. Stwórzmy sobie obiekt klasy Car i zobaczmy, jak on faktycznie będzie się zachowywał. Stwórzmy sobie Car równa się new Car. No i wyprintujmy sobie na przykład czy Car. Jest typu, czyli instance of type interface. Dodatkowo wyprintujmy sobie również, czy jest typu name interface. No i dodajmy sobie może jeszcze jeden interface. Niech to będzie interface size interface. No i w tym przypadku niech on będzie pusty, to znaczy niech on nie ma żadnych metod. I sprawdźmy również, czy car jest teraz typu size interface. Przejdźmy sobie teraz do konsoli i sprawdźmy, jak to wygląda. Wpisuję tutaj PHP interfaces PHP. No i w pierwszym przypadku dostaje wartość true, czyli nasz samochód jest typu type interface. W drugim przypadku również jest typu name interface. Ale już size interface nie jest. Dzięki temu w aplikacji nie musimy znać dokładnego typu obiektu, jaki przychodzi, a możemy sprawdzić, czy po prostu on implementuje dany interfejs. To nam daje dużo większą elastyczność, jeżeli chodzi o używanie klas w jakiejś aplikacji. Zobaczmy jeszcze, jak wygląda to, jeżeli chodzi o typowanie tych zmiennych. Usuńmy te wardampy no i stworzę sobie tutaj prostą funkcję. Niech ona się nazywa na przykład getCarName I ona wymaga żeby Parametr jaki jej podamy Był po prostu typu nameInterface Nie interesuje nas tak naprawdę Jaki konkretnie obiekt tutaj damy no I niech to będzie po prostu Zmienna car No i niech ta funkcja W jakiś prosty sposób po prostu zwróci Car Get name No i teraz wywołajmy sobie tą funkcję czyli zróbmy echo Get car name i podajmy w parametrze nasz samochód. I zobaczmy, jak to będzie teraz wyglądało w naszej konsoli. No i jak widzisz, otrzymałem tutaj Ford. A w kodzie, jako takim, nie wiedziałem, czy dostanę tutaj samochód, czy cokolwiek innego. Wiedziałem tylko, że to, co dostanę w parametrze, implementuje interface, name interface. Zobacz, jak teraz dodam sobie na przykład nową klasę. Niech to będzie klasa kombi konkretnie i ona będzie implementowała name interface czyli będzie miała public function get name, które zwraca stringa i tu zwraca ford focus combi i teraz stworzę sobie nowy obiekt combi równa się new combi i wywołam ponownie tą funkcję get car name, Podając tutaj już kombi, a nie ten samochód. Tu zakomentuję. No to jak zobaczysz przejdziemy do terminala. No to nadal nasz kod działa, ta funkcja działa. Mimo, że zmieniliśmy zupełnie typ obiektu, który tam przychodzi. Ponownie zapewniamy tylko, że ten obiekt implementuje dany interfejs. Oprócz interfejsów, które możemy tworzyć samemu, PHP ma również kilka wbudowanych interfejsów. Mamy również interfejsy pochodzące z PSR-ów, albo jeżeli używasz jakichś frameworków, czy to Laravel, czy Symfony, czy jakiegoś innego, najprawdopodobniej również będziesz tam miał różne interfejsy dostępne. Jeżeli wejdziesz sobie do przeglądarki i... Wyszukasz w dokumentacji PHP-a interfejsów, no to zobaczysz, że jest tutaj kilka jakiś przykładowych interfejsów, które są gotowe i które można używać. Jak również jeżeli wyszukasz sobie PSR interfaces, no to trafisz na Cache interface, czyli interfejs, który opisuje Wszystkie metody jakie są dostępne w jakichś bibliotekach do cachowania, albo na przykład logger interface, czyli bardzo przydatny interfejs, który opisuje jakie metody posiadają biblioteki do logowania. Jeżeli biblioteki implementują te interfejsy, no to niezależnie od tego, której z tych bibliotek będziesz używał u siebie, zawsze będziesz się odwoływał do nich tak samo. Tutaj na dole jest ten przykład z logger interfacem. No i jak widzisz tutaj mamy jakieś... Metody typu emergency, alert, critical i tak dalej. I to są konkretne metody, które służą do logowania odpowiednich typów błędów. No i ten interfejs zapewnia to, że każda implementująca go biblioteka będzie miała dokładnie te same metody.